Jutro 14 lutego, walentynki. Choć święty Walenty jest patronem osób psychicznie chorych, utarło się, że dzień ten jest świętem zakochanych. Pytamy więc wschowian, jak planują spędzić walentynkowe popołudnie, co miło jest otrzymać od drugiej połówki i jak powinni ten dzień spędzić te osoby, które nie mają z kim dzielić swojego życia. Jutro 14 lutego, walentynki, dzień zakochanych. Jak spędzić ten dzień? Bardzo miło z mężem, przyjemnie gdzieś zaprosić do restauracji takiej miłej, przyjemnej. No, zawsze mamy jakąś kolację. No, elegancko. No, zobaczymy. To dopiero się zaczyna ten dzień. Trzeba będzie jakoś spełnić. Kwiaty kupić. I tak na tyle. Jakąś dobrą kolację zjeść wieczorem i będzie dobrze. No, ja już jestem w ciąży na ostatnich nogach, także myślę, że moją walentynką będzie dziecko. O, bardzo fajnie, na rowerach. No, także nic słodkości żadnych, tylko tak, żeby było ekstra. Najlepiej kupić jakieś kwiaty albo coś, no nie wiem, coś każdy wie, co jego kochana osoba lubi najbardziej. I myślę, że zrobić coś, ja zawsze robię coś drobnego, ale bardzo przyjemnego. Jak najmilej. To znaczy? No, bo tak, o. No, na wesoło. No, na wesoło najlepiej. W pracy na pewno. A później, no nie wiem, to zależy, co wymyśli mąż. Najlepiej nie przesadzać. Dla mnie to taki dzień, że za dużo przesady to nic dobrego. Spokojnie we dwoje, wieczorem, po pracy. A czy jest coś, co zawsze miło dostać w walentynki? Kwiaty. Może niekoniecznie bielizna, tak jak dookoła wszędzie tej czerwieni pełno, ale kwiaty mile widziane. Nie wiem. No, my już mamy prezenty rozdane, wczoraj mieliśmy rozdane, ale... No nie wiem, co mogę innym poradzić. Jest miło. Kwiaty, bombonierkę. Kwiatek wystarczy. Pewnie. Ja moje dzieci i sama też tak uczyłam się, że nawet najdrobniejszy gest, nawet lizak dostany w trakcie serca czy cokolwiek, to jest największy prezent. Mały, a niby duży, nie? No, kwiatki, bomboniereczkę, coś takiego. Walentynki? Na pewno jakiś kwiatek, może czerwone wino. Na pewno, że przyjemnie jakieś tam kwiatuszka. No, to bardzo miłe by to było. To co mają zrobić ci, którzy nie mają z kim spędzić walentynek? Nie wiem. Myślę, że nie przejmować się tym. Przyjdzie czas na nich. No, nie wiem. Może znaleźć tą walentynkę. A gdzie szukać w takim bądź razie drugiej połówki? No nawet tu we schowie niech szuka. Się nie przyjmują tego dnia, absolutnie. Dzień jak każdy. No mi się wydaje, że chociaż sam smutno sobie spędzić, jak nie ma z kim. Jedynie upicie. Nie wiem. Dzisiaj jest tak, że no nie wiem, we Wschowie na przykład trudno znaleźć, bo podejrzewam, że w większych miastach ludzie wychodzą do jakichś kawiarni, nie wiem, klubów, żeby się z kimś spotkać. Tutaj nie wiem. No nie chować się, wyjść i szukać walentynki. No to najprawdopodobniej co z kim to nie miałem. No jak on siedzi, może przyjść do sąsiada, nie? No inne rzeczy, jak jest dobra, nie? No kobieta, nie? No bo jak jest niektóra taka, że tego, no ale tak to no, jak ona, a drugie, ta osoba musi chcieć, żeby ją zaprosić, nie? No bo jak nie będzie chciała, to nie przyjdzie, nawet nie wiadomo, jakby czym poprosił ją, no, nie? No, jeszcze powiem, niepotrzebny tam żadny kwiatek, ani nic, i człowiek wyjdzie stamtąd, no. No ja wiem, no jakoś tak zorganizować, no po prostu pani burmistrz mogłaby coś zorganizować dla takich ludzi, co są może samotni, jakoś jakieś takie zapoznawcze, no ja wiem, spotkanie, no i wtedy... Zawsze to jest inaczej, nie? No to tak ciężko powiedzieć, powiem panu, ale no to jest smutna już, osoba samotna, smutna, nie? Ja myślę, że, no nie wiem, nie mam pojęcia, co tu powiedzieć panu, to zaskoczył mnie pan tym pytaniem. Ale samotna osoba, no to już, nie wiem, przejście po mieście, bo mamy ładną pogodę, to wszystko. Przeważnie takie osoby, one... Nie obchodzą, nie twierdzą, że nie ma. Szukać tego szczęścia. Gdzie go szukać w takim bądź razie? Dużo ludzi chodzi. Jedna połówka nie ma drugiej połówki, mogą się znaleźć. To na koniec zapytam, w tym roku tak się złożyło, że walentynki przypadają nam też w środę popielcową. Da się to jakoś połączyć? No nie bardzo, no ale
Przypuszczam, że kto będzie chciał, to jakoś to połączy. Nie ma problemu z tym żadnego. Tym bardziej jak mam dzieci, to zawsze do kościoła z dzieckiem można iść, a wieczorem mąż tak jest w pracy, więc przyjeżdżaj wtedy. Jak najbardziej. W jaki sposób? Rano do kościółka, czy wieczorem do kościółka, a później z ukochaną. No, może dobry pomysł, żeby wyskoczyć do kościoła i się pomodlić. Pewnie, że tak. To jeszcze post dodatkowo, 2 lekkie, 1 dosyta, także nie przesadzać tego dnia. Absolutnie jestem za tym, żeby w ogóle walentynki nie przesadzać, nie robić z tego, nie rozdmuchiwać tego święta. Także dzień jak każdy, pobyć razem jak najbardziej, mile, ale w zadumie. Oczywiście środa popielcowa. No ja wiem, no idzie. No, kto chce, to idzie do kościoła, a kto nie chce, to nie idzie, nie? Także to no jest wybór, po prostu jest wybór. Łączyć ze sobą? Nie, nie da się połączyć. Da się, do kościoła, a później reszta. No w sensie, przy dobrej organizacji ci wszystko zrobić, nie? Dziękuję bardzo. Nie będę dalej wywodził się, dlaczego, jak, nie? Walentynki powinny być cały rok, nie tylko, ale to jest taki jeden dzień jedyny, nie?